Dog McStuffins versus Dora the Explorer. Bohaterki kreskówek warte miliardy dolarów spychają Barbie i He-Mana ze sceny. Przez ostatnie 14 lat wyglądająca nieco jak kosmita Dora była najbardziej popularną kreskówką dla dzieci. Jej głównym odbiorcą są białe dzieci i przez te lata zarobiła ponad 12 miliardów dolarów, czyli po hiszpańsku mucho dinero. Jednak kiedy na horyzoncie pojawia się jej etniczna rywalka, przepływ gotówki zmienia kurs. Na osiedlu jest już nowy ziomek, a raczej ziomica, Dog McStuffins. W zasadzie jej popularność nie powinna nikogo dziwić. Ponad połowa dzieci poniżej 5 roku życia w USA to dzieci czarnoskóre, Latynosi i Azjaci. Wygląda na to, że dużą uwagę zwraca się teraz na rasę bohatera, więc nie powinniśmy pomijać innych grup. Oto nasze propozycje. Złóżcie ręce do braw dla żydowskiej koszykarki Hoops Goldstein. Nie? Więc może ukłońcie się przed indiańską panią prezydent USA. Niezbyt dobry pomysł. Nie ma sprawy, to nasz ulubieniec. Przybijcie piątkę azjatyckiemu superbohaterowi. Aha, i nie zapomnijcie o Andrzeju, jego niejadalnym psie.